Witamy Państwa ponownie ze studia Kawaliady Tour na Auron Tarenie w Krakowie. Jak Państwo cały czas mogą śledzić to, co dzieje się tutaj w tej pięknej hali widowiskowo-sportowej, emocji nie braknie, zmagań jeździeckich nie braknie i nie braknie również kibiców, którzy już w to piątkowe przedpołudnie pojawili się licznie na trybunach. A teraz chcemy porozmawiać w studio z naszym gościem. Witam serdecznie rzecznika spółki Igrzyska Europejskie, pana Dawida Glenia. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Już niedługo, miesiące dzielą nas dosłownie od wielkiego wydarzenia w Krakowie, Igrzyska Letnie, Igrzyska Europejskie. Organizatorem tego wydarzenia jest miasto Kraków i samorząd województwa Małopolska. Czy można powiedzieć, panie Dawidzie, że te interdyscyplinarne wydarzenie sportowe, czy ono będzie największym i w tej części Europy, a może i na świecie wydarzeniem w tym czasie? Tak, Igrzyska Europejskie, a właściwie trzecia edycja Igrzysk Europejskich 2023 Kraków Małopolska, można je określić jako taką młodszą siostrę Igrzysk Olimpijskich. To nowy system rozgrywania multidyscyplinarnych zawodów sportowych w Europie, ale coś, co istnieje już na całym świecie, na każdym kontynencie, takie igrzyska kontynentalne, czy to panamerykańskie, czy to Asian Games, odbywają się co 4 lata, zawsze rok przed letnimi igrzyskami olimpijskimi i często stanowią właśnie tą kwalifikację do największego wydarzenia sportowego w życiu sportowca, czyli igrzysk olimpijskich. I tak będzie tutaj w Krakowie, w Małopolsce, ale także poza nią, bo Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska z nazwy oczywiście powinny zawierać się w naszym pięknym regionie, województwie. Natomiast coś, o czym za chwilę będę też chciał powiedzieć, jakie są tego powody, gospodarzami, współgospodarzami, naszymi partnerami są także samorządy z województwa dolnośląskiego, bo to także Wrocław ze strzelectwem sportowym, to także Podkarpacie z Rzeszowem i divingiem i to także województwo śląskie, czyli ta królowa sportów lekka atletyka na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym. Wracając do pytania, tak, największe wydarzenie sportowe w Europie w tym roku, jedno z dwóch największych wydarzeń sportowych na świecie, bo większe od Igrzysk Europejskich w tym roku będą tylko Igrzyska Azjatyckie. Ponad 7,5 tysiąca sportowców zawita tutaj do Krakowa, będą walczyć w 29 dyscyplinach, będą walczyć o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, ale także 30% z tych wszystkich sportów w naszym harmonogramie będzie mieć rangę Mistrzostw Europy, czy tak jak w przypadku lekkiej atletyki, drużynowych Mistrzostw Europy w największym w historii, jakie do tej pory było w wydaniu, bo wszystkie dywizje spotkają się na stadionie lekkoatletycznym i tam będą walczyć o laury. No to powiedzmy właśnie o tych dyscyplinach sportowych. Na jakie dyscypliny sportowe podczas tych igrzysk tutaj w Krakowie i w Małopolsce był nacisk? Pięciobój nowoczesny to pewnie jedna z wielu dziedzin, wielu dyscyplin sportowych, które będą obecne, prawda? Tak, pięciobój nowoczesny będzie w Krakowie być może jedną z ostatnich okazji do zobaczenia jeźdźców, bo jak wiemy, jaka sytuacja jest tutaj w pięcioboju nowoczesnym. Czy będą wykorzystywane zwierzęta dalej jako jedna z konkurencji, czy ta przyszłość tego sportu ukreuje się jednak inaczej. U nas w tej znanej nam wszystkim formie pięciobój nowoczesny zostanie rozegrany, co nas niezmiernie cieszy. Te zawody zostaną rozegrane na stadionie, na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Obiekty te wszystkie podlegają niesamowitej metamorfozie w tej chwili. To do tego bym chciał za chwilkę wrócić, ale chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, jak Państwo zadbaliście o promocję tego wydarzenia. Czy już jest kontakt z zagranicznymi mediami? Czy już wiadomo, że te media zagraniczne się pojawią, będą relacjonować, czy zgłaszają się do Was, z jakich krajów? Tutaj jako spółka promujemy to wydarzenie wewnątrz regionu, wewnątrz naszego państwa, natomiast mocno wspiera nas Polska Organizacja Turystyczna w działaniach tych na zewnątrz, zarówno Polska Organizacja Turystyczna, jak i Małopolska Organizacja Turystyczna. To jest wyjście z plakatami, z informacjami, udziały w targach na terenie Europy, ale to także wsparcie krakowskiego lotniska Balice, gdzie w każdej konferencji, w jakiej uczestniczą, nadmieniają, co się stanie w Małopolsce. To także działania w mediach społecznościowych.
Co do udziału dziennikarzy, planujemy przyjęcie 2000 dziennikarzy z całego świata na tych igrzyskach. Dostajemy już teraz mnóstwo pytań o akredytację, o sposób, jaki to będzie się odbywać. W najbliższych tygodniach ruszymy z procesem akredytacyjnym. Dziennikarze z całego świata będą mogli już tutaj zapisywać się w naszym systemie, aby tę akredytację otrzymać. Akredytacja taka będzie upoważniała do wstępu na każdy obiekt, do każdego centrum medialnego, tak aby relacjonować w dobrych, komfortowych warunkach to największe wydarzenie sportowe w Europie. Wyobrażam sobie, czy nie wyobrażam sobie, może tak lepiej powiem, organizację tak dużego wydarzenia z tak dużym rozmachem bez wsparcia wolontariuszy. Czy w tej chwili już ten proces rekrutacyjny kandydatów na wolontariuszy, bo rozumiem, że oni jeszcze przejdą oczywiście jakąś weryfikację, sprawdzicie ich umiejętności, kompetencje, już się zakończył, już macie tą wymaganą liczbę wolontariuszy, którzy będą pracować najpierw przy przygotowaniach, a później już przy samym przebiegu igrzysk? Na dzisiaj ta liczba wolontariuszy to prawie 7 tysięcy osób. Są to wolontariusze zarówno z Polski, ale także i spoza granic naszego państwa. Mniej więcej w proporcjach 30% spoza, 70% to Polacy. Ta liczba kandydatów, którą mamy, jest już wystarczająca do przeprowadzenia tej imprezy. Teraz będą odbywać się rozmowy z każdym z tych wolontariuszy, tak żeby ocenić, czy rzeczywiście ta osoba posiada kompetencje właściwe do pracy przy różnych dziedzinach w trakcie igrzysk europejskich, ale nie zamykamy jeszcze tego procesu naboru. Liczymy na to, że jak to zawsze bywa, na sam koniec część osób odłożyła to. Prowadzić będziemy ten nabór do końca marca. Liczymy, że jeszcze następne osoby, takie perełki, które wśród tych osób są, zgłoszą się do nas, że będą mogły współpracować, towarzyszyć sportowcom przy tym największym wydarzeniu sportowym. Można powiedzieć, największej imprezie w historii Polski, bo do tej pory tak dużej imprezy nie było. Oczywiście mieliśmy jako gospodarz szansę zorganizować Euro piłkarskie w 2012 roku. Natomiast oczywiście impreza bardziej rozpoznawalna, z większą historią, z większym stażem. Piłka nożna, coś co kochają wszyscy. Natomiast ilością sportowców, osób zaangażowanych w te działania, ilością dyscyplin, no tutaj jedna, mamy 29, ilość miast, 12 miast, w których będzie się to rozgrywać, wiele, wiele obiektów sportowych i tych towarzyszących. Większej imprezy w Polsce nie było i nawet patrząc w przyszłość, pewnie nie będzie. Taka ciekawostka, organizacja igrzysk zimowych, igrzysk olimpijskich zimowych, to mniejsza impreza organizacyjnie, oczywiście bardziej rozpoznawalna, o większym prestiżu, natomiast mniejszą ilością sportów i sportowców. Wśród wolontariuszy będzie nie tylko młodzież, ale będą też dorośli. W jaki sposób chcecie wykorzystać ich umiejętności, ich potencjał i doświadczenie? Oczywiście młodzież pełna zapału od 16 roku życia. Czekamy na tych wszystkich kandydatów do wzięcia udziału w naszej imprezie, ale skłaniamy się także do tej najbardziej doświadczonej grupy społecznej. Często to osoby, które rozpoczynają swoją emeryturę, mają potężny bagaż doświadczenia, wiedzy i, co się okazuje, bardzo dużo wolnego czasu i chęć do tego, żeby ten czas zagospodarować. My dajemy propozycję, aby wziąć udział w naszej imprezie, wykorzystać tą wiedzę, pokazać i może na właśnie finał tej swojej kariery zawodowej zrobić coś wielkiego, coś niepowtarzalnego. Powiedzmy już w tej chwili o przygotowaniach. Co było największym wyzwaniem, największą trudnością? Czy to była logistyka, infrastruktura, czy może jednak finanse? Oczywiście wszyscy wiemy, w jakim miejscu przyszło nam organizować tę imprezę. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna po napaści Rosjan na naszych sąsiadów Ukraińców. Ta sytuacja daje nam się we znaki. Mamy też świadomość, że zaczęliśmy organizację tej imprezy zaraz po tych falach pandemii, gdzie Polska, jak i cała Europa, cały świat były w wielkim problemie gospodarczym, ale też społecznym. W takich realiach pracujemy, natomiast podjęliśmy to wyzwanie, działamy. Na dzisiaj jesteśmy po rozstrzygnięciach przetargów, ale także w trakcie części z nich. I tutaj to wyzwanie jest bardzo duże. Widzimy, jak kształtują się ceny, jak one mocno wzrosły. Budżety, które były zakładane, oczywiście one miały pewną górkę, ale prawie 2 lata temu. Nikt nie przewidział, że te ceny na całym świecie wzrosną aż w takim tempie. Dlatego na dzisiaj to główne kwestie to finansowanie tej imprezy, ale także kwestie organizacyjne po tym, co Polskę, co świat spotkało.
czy mocno trzeba było i jeszcze będzie trzeba w tych najbliższych miesiącach rozbudować na przykład bazę sportową w Krakowie i w tych częściach Małopolski, gdzie będą odbywały się te igrzyska? I to jest właśnie plus tego, jak w tej chwili podchodzi rodzina olimpijska do organizacji tych swoich wydarzeń. Tutaj kładzie się nacisk na to, aby nie wydawać mnóstwo pieniędzy na infrastrukturę, która być może w przyszłości nie będzie wykorzystywana aż w takiej formie, jak, do jakiej byłaby zdolna. My podeszliśmy do tematu w sposób bardzo rozsądny. Zaplanowaliśmy odświeżenie infrastruktury istniejącej, nie budowanie nowych obiektów. No przykładem jest tutaj choćby lekkoatletyka. Dlaczego ta królowa sportów nie będzie tutaj w mieście gospodarzu w Krakowie rozgrywana? Dlatego, ponieważ niecałe 100 km stąd mamy potężny, bardzo dobry, nowoczesny, narodowy stadion lekkoatletyczny i nie byłoby sensu budować w Krakowie podobnego obiektu, który po igrzyskach musiałby konkurować z sąsiednim obiektem, który już dzisiaj doskonale spełnia swoją rolę. A czy Akademia Wychowania Fizycznego Krakowska nie miała jednak ambicji, żeby przyjąć u siebie lekkoatletów, troszkę zmodernizować ten obecny stadion lekkoatletyczny i by no, też się pochwalić tym, co ma najlepsze? Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie otrzymała ogromną szansę, którą znakomicie wykorzystuje. Tutaj profesor rektor Klimek wszczął wszystkie inwestycje, które są dalece zaawansowane, chociażby prace w hali gier, ale także stadion lekkoatletyczny na Akademii Wychowania Fizycznego. To wszystko w tej chwili jest jednym wielkim placem budowy, bo mamy zapewnienia zarówno ze strony wykonawcy, jak i pana rektora. Te wszystkie prace zostaną wykonane w terminie. I właśnie prace, które zostaną wykonane w terminie, będą mogły służyć następnym pokoleniu sportowców z Małopolski, ale także z Polski w rozwijaniu swojego talentu, rozwijaniu pasji, a co ważne, w kształtowaniu tego zdrowego trybu życia. Tym wydarzeniem chcemy zachęcić dzieciaki, zaszczepić w nich taką modę na uprawiania sportu. Później przeniesie się to w następnych latach także na gospodarkę. Wiemy, że zdrowsze społeczeństwo to mniejsze obciążenie chociażby tego systemu opieki zdrowia. Wspomniał pan, że taka myśl wam przyświeca, by to, co powstanie, było później wykorzystane, a nie powstało tylko na tych kilkanaście dni. Co pozostanie po igrzyskach w Krakowie i w Małopolsce, jeśli chodzi o te stadiony, o tą infrastrukturę, o obiekty? Pozostanie zmodernizowany, odświeżony wygląd stadionu miejskiego imienia Henryka Reimana, na którym na co dzień rozgrywa swoje mecze Krakowska Wisła. Pozostanie właśnie stadion na AWF-ie, ale to także wiele inwestycji infrastrukturalnych na drogach, na krakowskich, małopolskich ulicach. Nowe chodniki, nowe połączenia drogowe, nowe nakładki na tych drogach. Coś, co pewnie do Krakowa, do Małopolski w takiej ilości gotówki nie trafiłoby w takim krótkim czasie. Coś, co będzie Małopolan cieszyć, będzie zapewniać im należyty poziom bezpieczeństwa. To niesamowita pomoc, wsparcie dla Małopolski, ale to coś więcej. Znakomita wartość promocyjna tej imprezy. Dzięki współpracy z Eurowizją, z EBU, która zrzesza telewizję z Europy, ale także z państw w pobliżu Europy, trafimy z tymi zawodami do telewizorów ludzi na całym świecie. Tam będziemy mogli pokazać Małopolskę, Kraków, przede wszystkim Polskę. Ten ekwiwalent reklamowy będzie nieporównywalny z tym, co zostanie zainwestowane w tą imprezę. Przypomnę, budżet, jaki został założony na organizację tej imprezy, to 400 milionów złotych na samą organizację. W tym budżecie na dzisiaj przychodzi nam działać. Ekwiwalent reklamowy, jaki jest szacowany po tej imprezie, będzie przewyższał tą wartość. Czyli dzięki Igrzyskom Europejskim Kraków, Małopolska staną się jeszcze bardziej rozpoznawalne. Usłyszy o nich Europa, usłyszy o nich świat. Ale jeszcze na chwilkę chciałbym już na koniec naszej rozmowy zapytać o kwestię promocyjną i kampanię, które będą towarzyszyły temu wydarzeniu. Czy poznaniacy, czy warszawiacy, czy mieszkańcy Łodzi i innych polskich miast zobaczą billboardy informujące czy promujące te Igrzyska Europejskie, które tutaj w czerwcu w Krakowie będą? Już dzisiaj w wielu miastach Polski
pojawiają się tramwaje, autobusy miejskie obrędowane właśnie igrzyskami europejskimi po to, żeby zachęcić mieszkańców Polski do przyjazdu do Małopolski, do Krakowa i uczestniczenia jako kibic w tym wydarzeniu. To także brandowanie portów lotniczych na terenie Polski, ale coś, co ruszy 13 marca na dokładnie 100 dni przed igrzyskami, to wielka kampania outdoorowa, najbardziej znane, rozpoznawalne budynki, infrastruktura w Polsce, można powiedzieć, zaświeci igrzyskami. To pozostawiam jako niespodziankę, natomiast 13 marca pewnie mocno będziemy o tym informować, a wszystkich Państwa zachęcam do tego, żeby obserwować, co będzie się działo w Waszych miastach. Na pewno usłyszycie, a przede wszystkim zobaczycie tą zbliżającą się imprezę. Korzystając z okazji, już dzisiaj zapraszam wszystkich Państwa do udziału w tym wydarzeniu. Pojawią się być może jakieś gwiazdy, sportowe gwiazdy, które udzielą, tak powiem, swojego wsparcia wizerunkowego właśnie na tych billboardach, na tych plakatach, którzy będą zachęcać do odwiedzenia Krakowa w czerwcu? Tak, te osoby, ci sportowcy, znamienici sportowcy pojawią się już niedługo, między innymi w social mediach, przy naszych działaniach promocyjnych, ale także na początek kwietnia zaplanowano wielkie symboliczne wydarzenie w Rzymie, gdzie zostanie rozpalony Flame of Peace, ten ogień pokoju, który będzie miał wymiar niesamowicie symboliczny w związku też z sytuacją na Ukrainie. Zostanie rozpalony w Rzymie, ten ogień zostanie przewieziony później oficjalną polską delegacją do Polski. Natomiast planujemy, aby tego symbolicznego, w tym symbolicznym momencie podczas rozpalenia pochodni, która następnie będzie miała swoją sztafetę, uczestniczyły znane gwiazdy polskiego sportu, wyśmienici lekkoatleci, którzy podczas swoich zawodów wielu z nas dają bardzo duże pokłady radości i dumy z tego, że jesteśmy Polakami. To był, proszę Państwa, przedsmak tego, co będzie się działo w czerwcu, przedsmak Igrzysk Europejskich. Nie wiem jak Państwo, ale ja już jestem zachęcony i w czerwcu będę chciał odwiedzić Kraków i zobaczyć z bliska pięciobój nowoczesny czy inne dyscypliny, jak miasto, jak samorząd mogły się przygotować do tej wielkiej, wspaniałej imprezy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Dawid Gleń, rzecznik spółki Igrzyska Europejskie. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze wracać do tych rozmów i będziemy jeszcze mogli mieć niejedną okazję, by zapraszać, zachęcać Polaków do przyjazdu do Krakowa. Bardzo dziękuję za rozmowę i już dzisiaj zapraszam Pana, wszystkich widzów 21 czerwca na Stadionie Krakowskiej Wisły, ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich. Bardzo dziękuję, a Państwa oczywiście zachęcamy do śledzenia tego, co dzieje się na Tauron Arenie. Cały czas trwa Kawaliada Tour Kraków. Tych, którzy nie mogą być tutaj osobiście w Krakowie, którzy nie mogą zasiąść na tych trybunach i na żywo śledzić tych zmagań, które my mamy okazję zobaczyć, zapraszamy do śledzenia na żywo w internecie. Również cały czas prowadzona jest transmisja z tego wszystkiego, co dzieje się właśnie tutaj w Krakowie na Tauron Arenie. Bardzo dziękuję za spotkanie.